miesięcy temu znaleźliśmy fotografię przedstawiającą klatkę właśnie w budynku A z takimi ładnymi gobelinami scenicznymi, pejzażowymi, które też będą zrobione. Oczywiście czasami znajdujemy takie maleńkie fragmenty, jak tutaj Państwu pokazuję. No i wtedy często trudno jest powiedzieć, co to mogło być i trzeba czasami zrezygnować. No ale teraz odkryto kolejne tkaniny w trochę większych fragmentach, więc myślę, że się uda. Tak jak wspomniałam, ze skrzydła A to są dwie tkaniny i tutaj mamy dwie tkaniny, plus teraz się okazało, że znaleźliśmy jeszcze trzecią. Oczywiście tam były nie tylko tkaniny, bo były też tapety, malatury na ścianach. To nie ma tak, że w jakimś wnętrzu jest coś bardziej cennego, a coś mniej cennego, bo wszyscy wiemy, że wnętrze powstaje jakby warstwami. Najpierw jest ta konstrukcja, potem tynki, czasem ozdoby na tych tynkach, to polichromie i na koniec kładziemy tkaniny czy tapety, które jakby dopełniają tego wnętrza. Trudno jest powiedzieć, co jest tutaj najważniejsze. Wszystko jest równie ważne, bo wszystko razem stanowi potem o tym, że to wnętrze wygląda tak, jak najbardziej, jak najbliżej tego, co kiedyś było. Ostatnio koncentrujemy się na pomieszczeniu, w którym mieszkał jeden z braci i tam jest dużo odkryć typu złocenia, typu malatury właśnie, polichromie, mazerunki na elementach drewnianych, więc tutaj koncentrujemy się teraz już na ostatnich fragmentach stricte, w których mieszkał jeden z braci Steinertów. Trzeba to delikatnie podchodzić do tej tkanki, od poszczególnych rzeczy, zaczynając od elementów konstrukcyjnych, na które musimy zwrócić uwagę, żeby one zapewniły bezpieczeństwo konstrukcji, dochodząc do poszczególnych rzeczy, drobiazgów, detali, wzornictwa, które właśnie musimy odtworzyć. Ten skalpel przysłowiowy drży w ręku i człowiek się tam zastanawia, mamy specjalistów, którzy to poszczególne warstwy odkrywają i to też jest tak, że próbujemy poznać historię i całą specyfikę tego pałacu, ponieważ on był troszeczkę w różnym stopniu modyfikowany, tak, na różnych etapach. Tutaj zderzały się kilka tych czasów kulturowych, więc tutaj są niespodzianki i próbujemy dotrzeć do czegoś, co było pierwotne i stworzyć pełną koncepcję, tak? To może nie bano się takich odważnych też kolorów, nie? No, spotkaliśmy tutaj kolory typu różowy, typu taki rzeczywiście intensywny, nie? Na przykład mamy w tym ogrodzie, który tutaj widzimy, posadzkę w kolorze czerwonym, nie? To jest stricte kolor czerwony, który rzeczywiście miał kontrastować i cała stolarka jest również w kolorystyce karmazynu czerwonych, która miała rzeczywiście odcinać i mówić, że to jest oranżeria, że to jest coś innego, coś dostawionego. I więc takie kontrastowe elementy